Tomasz Klinger tutaj szukał różnych możliwości, aby podawać, ale też jakby partnerzy nie wychodzili tutaj dobrze na pozycję. Ach, teraz to była popisowa akcja. Paweł Paterek tutaj uruchomił Wojciecha Matuszaka. No popisowa akcja teraz gospodarzy. Oby więcej takich w tym meczu. Tak, trzeba było już tutaj rzucać dosyć szybko, bo była sygnalizacja gry pasywnej, więc nie było za dużo czasu, aby myśleć i zastanawiać się, jak rozegrać tę akcję. Piękna powtórka tej właśnie sytuacji.